romanizm, sztuka romańska. Najważniejsze informacje. Oczywiście w czasie średniowiecza mieliśmy kilka tych okresów, kiedy ta sztuka, kiedy ta architektura, malarstwo, rzeźba się zmieniały. Jednym z tych okresów właśnie był romanizm, który miał miejsce od XI do XIII wieku. Musimy pamiętać, że w różnych obszarach Europy ten okres trwania się zmieniał, ponieważ tam, gdzie się zaczął, w zachodniej Europie, zaczął się o wiele wcześniej i skończył się o wiele wcześniej niż w pozostałych miejscach Europy. Tam, gdzie z biegiem czasu się rozciągnął, na przykład na terytorium Polski. U nas to około połowy XI wieku, druga połowa XI wieku. Samo określenie sztuka romańska, romanizm, została zaczerpnięta, zaczęła być stosowana w XIX wieku i odnosiła się do okresu, gdy architektura oraz sztuka zaczęła odzwierciedlać zainteresowanie sztuką starożytnego Rzymu. Ale musimy pamiętać, że romanizm, sztuka romańska, to nie było kopiowanie sztuki antyku. Tylko pewne i to nie całe, i to nie aż tak duże czerpanie z niego. To było połączenie częściowo tej sztuki starożytnego Rzymu, ale głównie było to czerpanie z tego, co niosło za sobą chrześcijaństwo, początki chrześcijaństwa, sztuka związana z początkiem chrześcijaństwa, czyli sztuka wczesnochrześcijańska, sztuka karolińska i ottońska. I w ten sposób powstał romanizm. Romanizm to głównie obszary powiązane z kościołem. To sztuka i architektura sakralna. A architektura, ponieważ warto zacząć od architektury, ponieważ i malarstwo, i rzeźba była ściśle związana z tą architekturą, to połączenie funkcji nie tylko służącej na przykład kościoły, nie tylko służące z funkcją sakralnym, funkcją kulturowym, ale połączenie też funkcji obronnej. Dlatego te wszystkie budynki, zwłaszcza te kościoły, ponieważ właśnie to kościoły były głównym elementem tej sztuki architektury romańskiej, były budowane tak, żeby były świetnymi miejscami do obrony. I właśnie dlatego mamy budynki złożone z prostych, takich można powiedzieć, klocków. Grube ściany, małe okna. Widać po nich, że ich funkcją jest obrona, że są w stanie zapewnić bezpieczeństwo. Te proste bryły złożone z walców, no z innych rodzajów takich naprawdę klocków, ponieważ te wszystkie budowle wydają się jak te budowle tworzone przez dzieci, z takich klocków prostych rzeczy. I dzięki takiemu spojrzeniu na to i dzięki rozwojowi sztuki budowlanej naprawdę powstawały olbrzymie budowle, które naprawdę często tworzyły monumentalny efekt. Okna były małe, zakończone pełnymi łukami, niekiedy łączono kilka okien. Drzwi obramowywano portalem. Kościoły były budowane na planie krzyża, głównie na planie krzyża łacińskiego, czyli jedno ramię było krótsze, a w mniejszej ilości przypadków były budowane na planie krzyża greckiego. Tam, gdzie wszystkie ramiona są sobie równe. Orientacja kościołów to prezbiterium w stronę wschodnim. Ciężar sklepień opierał się na bardzo grubych murach. Sklepienia były kolebkowe albo krzyżowe, ale rzeźby i malarstwo. A tutaj jednak, tak jak wspomniałem, głównym odbiorcą i rzeźb, i malarstwa była sztuka sakralna, połączona oczywiście z budynkami. Te rzeźby, to malarstwo było wkomponowane w budowle, w kościoły. Czy to w formie malarstwa naściennego, czy też w formie mozaik. Rzeźba głównie w kamieniu, rzadziej w drewnie. Najczęściej właśnie te rzeźby były elementem budowli, czyli kościołów. Po prostu sztuka romańska była zorientowana na kościoły, czy też można powiedzieć była wykonywana właśnie w tego typu obiektach i tak samo jest właśnie z malarstwem i rzeźbą. Czyli mamy kościół zbudowany jak twierdza z takich prostych elementów, a malowidła i rzeźba to część tego kościołów, część tych kościołów. Czyli na przykład rzeźby na ścianach,
na portalach, które obramowały drzwi, czy też mozaiki. Wszystko będące częściami, elementami budowli. Więc sztuka romańska może się nam wydawać, że to taka prosta, pierwotna sztuka, chociaż pierwotna to jest bardzo złe określenie, ale taka prosta w formie, prosta w wykonaniu, ale musimy pamiętać, że wtedy to musiało być też użyteczne. To nie tylko oddawanie piękna, ale to też spełniało funkcję na przykład obronną. Dopiero z biegiem czasu, ale to już inne, można powiedzieć, etapy rozwój sztuki, ta sztuka mogła odzwierciedlać też inne rzeczy. Też mogła stać się lżejsza, mogła stać się niepodporządkowana takim wartościom, jak na przykład to, że okienka muszą być małe, ściany grube, a rzeźby, żeby znajdowały się na ścianach, funkcji obronnej. Ale to przyszłość, o której będzie kiedy indziej. Więc zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, żeby nic nie przegapić, spojrzenia na inne materiały. Będą pojawiać się powoli materiały o innych, można powiedzieć, okresach, kiedy ta sztuka się rozwijała. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.